zaczynaj. Przedstaw się później. Lecimy. Kasper Słomka. Jakub Zagórny. Kontynuujemy cykl rozmów o pieśniach żołnierskich. Ten wątek w tej chwili, że się wyrażę, ciągniemy. XV-XVI wiek. Chcielibyśmy omówić wspólnie z wami. Piękne jest koło rycerskie. Pieśń. Kacper? Piękne jest koło rycerskie. A no tak, link oczywiście będzie obecny w opisie do tej pieśni. W opisie znajduje się dokładnie autorstwa Jacka Kowalskiego. Można, o czym powie wam Kacper, dostrzec pewną jedną ciekawą rzecz. Owszem, mianowicie w późniejszych wydaniach pieśni Idzie żołnierz borem lasem znalazły się fragmenty pieśni Piękne jest koło rycerskie, zwłaszcza dwie ostatnie zwrotki. Stąd w niektórych wykonaniach pieśni Idzie żołnierz borem lasem można usłyszeć właśnie fragmenty tej pieśni, którą teraz będziemy omawiać. A link do wspaniałego utworu Łysej Góry Idzie żołnierz, która właśnie wykorzystuje fragment tej pieśni, także wam wysyłany obok pieśni Idzie żołnierz Jacka Kowalskiego. Proszę. Tak, więc w pieśni Piękne jest koło rycerskie warto zauważyć, że tym razem mamy do czynienia z utworem typowo opisowym. W całości opisuje on styl walki w tym czasie, ze szczególnym odwołaniem się do taktyki taborowej, o której na pewno wspomni tutaj kolega Kuba. Myślę, że tak. Ale też pojawiają się motywy religijne. Jezu Chryste Nazareński, wejrzy na lud chrześcijański, w żarskim biegu drzewce kruszą, nie jeden żegna się z duszą. Jest więcej takich motywów wskazujących na właśnie owo memento mori, o którym mówiliśmy już wcześniej. Ale czy Kacprze, możemy to rozumieć, Jezu Chryste Nazareński, że to jest apostrofa faktycznie? Tak, dlatego że generalnie jako apostrofę traktuje się każdy zwrot bezpośrednio do adresata lub do osoby traktowanej jako istotna dla przekazu utworu, więc w tym momencie możemy potraktować ten fragment jako apostrofę. To po co zatem, zastanówmy się, po co jest to wtrącenie z Jezusem Chrystusem Nazareńskim? No właśnie w tym momencie, w kontekście całego utworu, należałoby to potraktować jako wezwanie modlitewne. Znowu prośby o opiekę nad, w tym momencie, o bohaterem lirycznym w trakcie walki, no bo wcześniej mamy Jezu Chrysta, a gdy już się spotkać mieli, Jezu Chrysta zawołali. Tak, czyli moment modlitwy następuje gdzie? Przed walką. I faktycznie tak czyniono. Ta tradycja zachowała się aż po dzień dzisiejszy, co nawet i Bitwa Warszawska ukazała, że przed bojami odprawiano wiele mszy, prosząc Boga o łaski, o przetrwanie w boju. Nawet słynna bitwa pod Grunwaldem zawierała kilka przed spotkaniem się właśnie, spotkaniem przed walką, odprawiono kilka mszy, co ukazano również nam w filmie. Aczkolwiek przedstawiono jedną mszę. I ten element religijności możemy chyba śmiało powiedzieć, że był taką cechą charakterystyczną życia żołnierskiego, bo jednak on pokazywał ten etos, prawda? Tak, niewątpliwie. Zastanówmy się, co teraz pozwolę sobie zacytować właśnie w kwestii taborów. Najpierw mamy fragment taki, zanim przejdziemy do taborów. Hetman wojsko kołem toczy. Co to oznacza? Kołem toczy. Ano to oznacza, że były koła. Było koło
wojskowe, ogólne, ale ono się dzieliło w zasadzie na koła rotmistrzowskie i koła chorągwiane. Pierw funkcjonowały koła rotmistrzowskie, bo już funkcjonowały w pierwszej połowie XVI wieku. I istniały koła rycerskie. W zasadzie od końcówki panowania Zygmunta II Augusta. Koła chorągwiane. Na jednym, jak i drugim z tych kół obwieszczano artykuły wojskowe czy konkretne zalecenia przed owym potkaniem się. Stąd można zauważyć, że poniekąd ta pieśń pokazuje nam pewien ciąg chronologiczny, tak? Czyli przygotowanie się w obozie. Hetman wojsko kołem toczy, nieprzyjacielowi w oczy, czyli naprzeciw, można by powiedzieć, też obozu wroga, prawda? Naprzeciw tego, co nas czeka, tej przyszłości, nieznanej walki. Po czym jest odwołanie do Boga, moment tego sakrum, po czym znowu wracamy do profanum, do tej egzystencji żołnierza walczącego. Tutaj odnośnie jeszcze kół rotmistrzowskich należy powiedzieć oczywiście, że na koła rotmistrzowskie przybywał hetman. Hetman obwieszczał rozkazy dla poszczególnych rot, a od XVII wieku, od czasów panowania Zygmunta III Wazy, chociaż oczywiście jego panowanie już było pod koniec XVI wieku, możemy już mówić o chorągwiach. Natomiast roty, chociaż funkcjonowały oczywiście koła chorągwiane, od chorągwi, prawda, charakterystycznej dla danego oddziału, to wówczas właśnie te rozkazy przekazywano. Następnie, Kacprze, co jest ciekawe, myślę, warte zaznaczenia, te artykuły wojskowe, rotmistrze jeszcze, czy te zalecenia wojskowe, rotmistrzowie mogli przedyskutować z hetmanem. Mogli nie zgodzić się na nie, wymuszając niejako zmiany w tych artykułach wojskowych, które hetman musiał skonsultować jeszcze wówczas z królem. Dopiero kiedy hetman stał się urzędem dożywotnim, oczywiście, co się stało od Zamoyskiego, możemy mówić w przypadku hetmana koronnego, wielkiego, a w przypadku hetmana polnego od czasów Żółkiewskiego, możemy mówić o jakby samodecyzyjności w wydawaniu artykułów wojskowych. W momencie, kiedy te artykuły dochodziły do koła chorągwianego, to tam w zasadzie żołnierze mieli zaakceptować, że będą trzymać porządek w szyku, że po drugie nie będą czynić szkód, że nie będą grabić, palić wiosek, że nie będą zakłócać czy zabierać żywności, zakłócać spokoju ludności cywilnej, że nie będą ich grabić, bić i tak dalej, lecz i oczywiście, że dochowają wierności. Wierności królowi Rzeczpospolitej, hetmanowi, nie stchórzą podczas walki. Bo wedle artykułów taki, który stchórzył, który uciekł z pola, mógł być zabity przez chłopa, przez każdego. Obojętnie, czy to był szlachcic, czy nie. Takie prawo funkcjonowało, a jak w rzeczywistości bywało, to w zależności od szczęścia, co również w artykułach zaznaczono, że temu, komu się udało, to miał szczęście, czego nie zabito. Zastanówmy się, Kacper, dalej nad tym. Co tekst ukazuje? Jednemu się mienią oczy, a drugiemu krew się toczy. Trzeci woła, by dobito, albo szablą łeb ucięto. Zastanówmy się nad również kolejnymi czteroma wersami, które są w podobnym tonie. Leci strzała za strzałami, krew się leje promieniami, a ci, co w mogiłach leżą, do pewnego kresu bierzą. Zgodzisz się ze mną, że to jest bardzo obrazowe?
Przede wszystkim to jest dość drastyczny obraz pola bitwy, wskazujący na to, że właśnie... Kontynuuj. Wskazujący na to, że właśnie w obliczu śmierci wielu żołnierzy wolało zginąć z ręki swojego niż, prawda, męczyć się powoli. Tak. Natomiast warto zwrócić uwagę na słowo promienie. Dlaczego krew się leje właśnie promieniami, a nie, jakby to było bardziej logicznie brzmiące, strumieniami? No, promienie można tutaj odnieść do motywu solarnego, do słońca, i w tym momencie mamy do czynienia z motywem solarnym, który z kolei jest wykorzystywany w symbolice chrześcijańskiej, nawet jako element monstrancji. Co jest odniesieniem do Chrystusa jako Sol Invictus, słońca niezwyciężonego, więc do czego zmierzam? W kontekście wcześniej wymienionych tych motywów religijnych, to byłaby taka kolejna subtelna aluzja do tego, że w obliczu śmierci żołnierz w dalszym ciągu jest pod opieką właśnie Najwyższego. To z jednej strony. Ja jednak się nie mogę zgodzić. Odbieram to jako historyk, że to był taki obraz przedstawienia, w realny sposób przedstawienia tej bitwy, tego dramatu bitwy i faktycznego, krew się leje promieniami, czyli jak słońce na te różne promienie, prawda, otaczające kule, rozpromieniające kulę ziemską, czyli bardzo szeroko, tak mi się wydaje, na promienie, czyli rozchodziła się ta krew, czyli jakby tryskała na wszystkie strony. Czy nie tak należy to zrozumieć? Może i tak, ale właśnie tak jak powiedziałem, no, jest to dosyć takie rzadko spotykane lingwistycznie. Ja się osobiście nie spotkałem poza tym konkretnym utworem z określeniem, żeby krew się lała promieniami. Strumieniami, owszem, rzeką, falą. To jest metaforyczne ujęcie. Potopem nawet. Podkreślenie potop krwi też można znaleźć, ale promienie jest dosyć... Czy autor nie chciał się wyróżnić w ten sposób? Być może. Też może istnieć taka możliwość. Dobra. Dobrze. I zwróćmy uwagę tak. Czyli możemy powiedzieć, że to jest typowa pieśń żołnierska ukazująca trudy, tak? Życia żołnierskiego.